Garbarnia dość wysoko wygrała ten dzisiejszy mecz. 6 do 1, choć pierwsza połowa tego nie zapowiadała. No to prawda, jak dostaliśmy pierwszą bramkę, to faktycznie nas to trochę przez pierwsze parę minut, parę minut podłamało, wybiło z rytmu, ale mieliśmy plan na ten mecz, żeby bardzo wysoko podejść do Śląska i zaprocentowało to, bo bardzo dużo piłek nam oddawali, gubili się i mieliśmy z tego swoje sytuacje. Dla ciebie też był to szczególny mecz. Wpisałeś się na listę strzelców? Spadł kamień z serca? Trochę tak. Zwłaszcza po tym meczu z ruchem, gdzie nie wykorzystałem karnego. Cieszę się, cieszę się że się odblokowałem. I no, tylko, że ta bramka, żeby coś znaczyła, musi być potwierdzona następnymi. Dodatkowo wywalczyłeś rzut karny? Jak z Twojej perspektywy ta sytuacja wyglądała? Wydaje mi się, że po prostu wszedłem przed zawodnika, dotknąłem piłkę i, i, i wpadłem mi w plecy. Także chyba dobra decyzja sędziego, ale jeszcze nie oglądałem tego na wideo. Podsumowując te wszystkie rozegrane w tym sezonie spotkania, jak ocenisz ten dzisiejszy mecz? Um, y, powiem tak, że myślę, że przed meczem nie spodziewaliśmy się, że aż tak wysoko wygramy. Y, jesteśmy jeszcze troszkę dla siebie tacy... Y, y, Jesteśmy troszkę jeszcze niezgrani, troszkę jeszcze uczymy się tego, co trener chce nam przekazać. Była to lekka niespodzianka pewnie, że aż tak wysoki wynik, ale wierzyliśmy od początku, że jeśli będziemy po prostu realizować to, co nam trener zadał w tygodniu i to, nad czym pracowaliśmy, to jesteśmy w stanie tutaj zostawić punkt na Rydlówce.